18.03, jestem pod Izbą. Nie mogę bez odbioru. A 18.09, co jest z tobą? Nadal na interwencji, czekam na pogotowie. Zrozumiałam. Ja 07, inspekcyjny. Jaki masz kłopot? 07, gdzie pan jest? Marszałkowska. Róg Rysiej, niedołężna staruszka z utratą pamięci. Jeśli możesz, sprawdź, co się tam dzieje. A w ogóle, co pan robi w Wigilię na dyżurze? Tak się złożyło, wziąłem zastępstwo. No dobra, wszystkiego najlepszego, udaje się. Dziękuję za życzenia, wzajemnie, bez odbioru. No tak, zabrałem pogotowie, bez odbioru. Słucham panią. Błagam, niech mnie pan podrzuci w stronę Powązek. No dobrze, niech pani wsiada. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Mówi pan to takim tonem, jakby pan składał kondolencje. No wie pani, wigilijny wieczór, samotna, na czarno ubrana kobieta jedzie z choinką na cmentarz. Zestaw nie najbardziej rozrywkowy. A pan sam na mieście w taki wieczór? W taki dzień nikt nie powinien być sam. Ani sam, ani samotny wśród ludzi, ktoś kiedyś powiedział. Nie jest pan nigdzie na Wigilii? Nie. I nikt na pana nie czeka? Nie. Na mnie też nikt nie czeka. Chyba, że oni tam. Cmentarz jest otwarty po zmroku? Tylko w Wigilię. Dzisiejszy wieczór nawet święty Mikołaj się przedstawia. Mógłby pan zrobić to samo? Na imię mam Sławomir, nazywam się Borewicz. Iwona Lubowicka. Oboje w ciągu roku? Tak. Od śmierci ojca mama jakby przestała żyć. To były inne małżeństwa. Pani jest rozwódką? Tak, ale nie biedną porzuconą. A pan co, kawaler? Nie, też rozwiedziony. Ale właśnie porzucony. Kiepski melodramat. Powinien pan mieć jeszcze ukochaną córeczkę i chorą babcię na utrzymaniu. No babcię rzeczywiście mam, a o córeczce w każdym razie jak dotąd nie byłem informowany. No to już, do babci na kolację. Niestety byłem rano. Leży w górze Kalwarii i już mnie nie poznaje. Straszna jest starość. A już samotna. Podobno samotna starość zaczyna się wtedy, kiedy nie ma do kogo powiedzieć, a pamiętasz? 07, zgłoś się, odbiór. Milicjant filozof o duszy dziecka i wrażliwości poety. Ale dziś w nocy jej konie mówią ludzką mową. A pani naprawdę tak strasznie przeszkadza, że jest MMO? No to... zapraszam pana do nas na Wigilię. Do 22 pełnię obowiązki oficera inspekcyjnego, nie mogę. No to później. A wpuszczą mnie? Proszę mnie wydzwonić z dołu. Druga porodówka. A pani tak wolno, obcego, na porodówkę, na dyżur wprowadzać? Nie. Nareszcie coś normalnie. No to czekam, cześć. 07, zgłoś się, odbiór. Lecę, bo zdaje się pana już szukają. Ja 07, zgłaszam się, odbiór. Wołałam, nie zgłaszał się pan. Wysiadłem na chwilę. Penetrowałem teren cmentarza. Wzorowy oficer inspekcyjny. Proszę się skontaktować z 011. Zrozumiałem, udaje się. A to jest właśnie mój cmentarny amant. Dobry wieczór, Borewicz. Proszę, niech pan siada. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Wszystkiego najlepszego. Dobry wieczór, pani. Pan porucznik, jak słyszałam. Tak, ciągle, ale podobno się dobrze zapowiadam cały czas. To ja będę na porodówce. Zje pan coś? Myślę, że pani doktor raczej nie należy do ORMO. To może ja już pójdę.
Nie będę Państwa przeszkadzać. Nie, zostań, zostań. To nasz najnowszy nabytek pielęgniarski i najgładsza skóra na oddziale. Tak? Proszę, niewiele tego zostało, ale bardzo dobre. Tak, wspaniałe. Co tam pani doktor to robiła? Halo, słucham? Dzień dobry, Lubowicka. Dzień dobry, pani doktor. Chciałam raz jeszcze podziękować za podwiezienie. Czy odwiózł pan do domu nasz najmłodszy nabytek? Tak, do samego domu. To nie przeszkadzam. Niech pan kiedyś do mnie przy okazji przekręci. Do widzenia. Do widzenia. Ale obiecujesz mi, że do niej nie zadzwonisz? Nie. A powiedz mi, z kiszłej, ile ty właściwie masz lat? W tym raz. A ty masz jakieś zastrzeżenia? Nie, skończ. Wręcz przeciwnie. Ja się tylko przez chwilę zastanawiałem, czy ty przypadkiem nie trenujesz judo. Nie. Ja po prostu... bardzo lubię to robić. Jak ta wigilijna panienka? No, w porządku, muszę ci powiedzieć. Interesująca. Sobie, powiedz tak serio. Ty nie masz zamiaru nigdy się ożenić? Wiesz, myślę, że taką rzecz można zrobić tylko raz w życiu. Ty ją jeszcze kochasz. Myślisz o mojej żonie? Tak. Kochać to ja już jej nie kocham, ale... Niedobre są takie samotne wigilie, co? A no niedobre. A co robisz z dzisiejszym Sylwestrem? A tego to jeszcze nie wiem. Dzień dobry. Cześć. Co ty robisz? Czekam na ciebie. Wczoraj przez godzinę czekałem. No nie mogłam. To nie mogłam. Zadzwonić też nie mogłam? Oj, nie trój. Posłuchaj, jak się dwoje dorosłych ludzi umawia, to... Dorosłości to by nam starczyło na pięcioro. A poza tym, staruszku, czy ty przypadkiem nie masz zamiaru się we mnie zakochać? To może... Uspokój się, słuchaj. Zrobiłam jaja, wyjęłam ci tej starej, ale tylko na raz. Na panią policjantową ty się nie nadaję. Cześć. Cześć. Niech pani powie Zefirskiemu, że biorę za niego ten dyżur. Niech ma tego Sylwestra, no. Tak, na pewno. Dobrego, w nowym roku. Dziękuję wzajemnie. No i co? Tak, z pierwszych oględzin wygląda, że między 23 a 24. Dostała czymś twardym w tył głowy. Potem chyba uduszona. Bardzo delikatne otarcie na skórka, szalik albo coś takiego. Gwałt? Nic z tych rzeczy. Czyściutko. Rabunek? Torebka jest, pieniądze też. No co? Mieszkała tutaj gdzieś? Spisywali ją. Jest tu dzielnica, chwileczkę. No i co ty tu myślisz? Na taką ładną dziewczynę w nocy to się napada albo żeby ją obrabować, albo zgwałcić. No ja też nie lubię takich bezprzyczynowych napadów na samotne blondynki na pustkowiu. Znacie ją? Tak, Bartsz się nazywa. Mieszka tu, w drugim bloku. Znaczy, mieszkała. Panie poruczniku, pan pozwoli! No to nieźle nam się zaczyna nowy rok. Zobacz go. Żyje. Tylko nabuzowany. Pięknie.
Co ty? Pan zobacz. Zabezpieczcie to. A jego na pogotowie. Chciałem tego pijaczka jak najszybciej przesłuchać. No, będziesz musiał poczekać. To głębokie upojenie. Ale przecież już mówiłem, panie kierowniku władzy. Jedno małe piwo. Wracam do życia. Wie pan, pełna współpraca. Bądźcie ludźmi. Zrozumcie człowieka, którego suszy. Jesteście podobną milicją ludową. Tu nie jest miejsce do picia piwa. A na wszystkie pytania i tak odpowiecie. Przyznajecie się do zamordowania Krystyny Barcz? Jaką Barcz? Kto kogo zamordował? Ja nic nie pamiętam. Seta albo piwo. Umrę. Bądźcie ludźmi. Panie, pan to tak jakby ludzkich uczuć nie miał. Jakby ko śmietanę humanizowany pijał. Zdacie ją? No, przypatrz się. Co? Co robiliście w nocy? Kto wam tak gębę podrapał, no? Mów, bo następne piwo wypijesz za 25 lat. 20. Przyznajesz się? 25 lat bez piwa. Że ja zabiłem. W życiu. Muchy. A w ogóle na oczy jej nie widziałem. Nie zadaję się z kobietami. Brzydzą mnie one. Ciebie? One brzydzą. Ciekawy facet. Nie przyznajesz się? A ta zakrwawiona koszula, którą myśmy znaleźli w twoim worku, rozdarta jakimś ostrym narzędziem, to co, na karuzeli ją rozdarłeś? Czyje to? Kogo dziabnąłeś? Tylko nie kręć. Koszula, znaczy się moja, znaczy się znalazłem. Gdzie? No, co gdzie? Kurczę, no gdzie ją znalazłeś? Adres. Nie pamiętam. Posłuchaj mnie, Rudzielec. Jesteś podejrzany o to, że dziś w nocy zamordowałeś kobietę. Czyja to krew? Tylko mi nie mów, że z królika, bo sprawdziliśmy, ludzka. Ja nie wiem. Nie pamiętam. Jezu Nazareński. Ja nikogo nie zabiłem. Słuchaj mnie, sam ci piwo postawię, jak mi powiesz, czy to był nóż. Piwo? Piwo, powiedziałem. Skąd masz tę koszulę? Znalazłem. Ja mogę pokazać, gdzie. Spałem. Wieczorem w śmietniku. Ciepło. Ktoś wszedł, wrzucił, wyszedł, wziąłem. Nie ukradłem. Trafisz tam? Nikogo nie zabiłem. Piwo, nie? No chyba tak. Nie, chyba pojedzie z tym do pralni. Tutaj są jakieś stemple i znaczki. Może coś się uda ustalić na tej podstawie. A pan z nim, jak mu się uda trafić, to niech pan rzeczywiście postawi to piwo. Chyba lekka przesada, nie? Nie. Ja jadę na sekcję zwłok tej Barcz. Za jakieś 2 godziny się spotkam. No, siadaj. Nie, to było w rogu. Niech pan zaczeka, to tu blisko. Do dyrektora Skotnickiego? Pierwsze piętro. Panie Kałacki, w pańskim wieku sekretariat pana szuka. To, że nie ma tu drzwi, to jeszcze nie powód, żeby nie pukać. Pani jest nową modelką? Tak. Skotnicki, jestem dyrektorem tego zakładu i proszę mi nie robić żadnych uwag. Nie zaczynaj. Chami dzierży morda. W dodatku mocno ustawiony. Z tym chamem to chyba przesada. Czyżbyś miała na ten temat coś do powiedzenia? Bo ja tak.
I to od najgorszej strony. Byłam z nim na pokazie w Berlinie. I Kryśka Barcz też tam była. Wiadomo, kiedy pogrzeb? Panie dyrektorze, ale ja nie zdążę. Muszę dziecko odebrać od Pani mamy. Wybaczy, dziecko ma się na własny rachunek. Jutro rano jeszcze przed pokazem chciałbym mieć na biurku skosztorysowaną całą kolekcję. Realnie. I mogę panią zapewnić, pani Onassis u nas zakupów robić nie będzie. Do produkcji pójdą modele tanie. Ambicjonerska, paryska kolekcja mnie nie interesuje. I druga sprawa. Chciałbym pani obecności przejrzeć rachunki drugiego kwartału. Może pan zaczeka w gabinecie? Proszę. Napije się pan herbaty? Nie, dziękuję. Kto to? Milicja. Do dyrektora? Mhm. Odpowiedzialny towarzysz na stanowisku, a wypiera się facet własnej koszuli. A skąd pewność, że jego? Na koszuli były częściowo wyprute znaki firmowe pralni. Dotarłam do kierowniczki i ustaliłam nazwisko właściciela. Koszula szyta na miarę. Adres zgadza się. To podwórko, które wskazał nam ten pijaczynek. Powiem więcej. Jest to ceniony dyrektor jednego z największych zakładów Elbaf w Warszawie. Pół Warszawy chodzi w jego bluzkach i koszulach. Nazywa się Skotnicki. Żadna koszula mu nie zginęła, nigdy nie został napadnięty, skaleczony, nic. A koszula jest na pewno jego. No więc ma pan rację, że jest to coś dziwnego. Nasi ustalili, że rozdarcie pochodzi na pewno od ciosu wejść zadanego ostrym narzędziem. Melduje się. Siadaj. Więc sekcja potwierdziła to, co przypuszczał doktor Florczak. Uraz głowy i uduszenie. Dziewczyna spokojna, studentka, zatrudniona w zakładach Elbaw jako modelka. Gdzie? Zakłady odzieżowe Elbaw. To te zakłady, gdzie Skotnicki jest dyrektorem. Ten od tej koszuli. To zaczyna się tu coś kleić. A macie pewność, że jego? Tak, tylko że pralnia twierdzi, że jego, a on, że nie jego. To w takim razie, panie majorze, będziemy musieli się przyjrzeć dyrektorowi, który wypiera się własnej koszuli. Są na niej ślady od noża, a znaleziona została przy zwłokach dziewczyny, która u niego pracowała. Dziwne. Pamiętam, że w gimnazjum mój wychowawca zawsze mówił: panowie, zakwitle kasztany. Najwyższy czas zabrać się do roboty. A do jakiego gimnazjum pan major chodził? Do Górskiego. To była prywatna szkoła? Tak, moja matka tam pracowała. Ty? Ja do Batorego. To obaj pracownicy aparatu bezpieczeństwa kończyli dobre, sanacyjne gimnazje. No ale wracając do sprawy. Patrząc na wasze miny, rozumiem, że chcecie wnioskować o umorzenie. Byłaby to twoja pierwsza duża klapa, prawda? No tak. Wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko. Żadnego powiązania, żadnej logiki, żadnego związku przyczynowego. Po prostu nic. No, mord bez sensu. Jeśli to psychopata, nigdy nic nie będzie się trzymać kupy. Gorzko smakuje taki pierwszy wniosek o umorzenie, co? No cóż, szlak mnie trafia, ale... Jeszcze się wstrzymamy. No, że pan to wreszcie z siebie wydusi. Dwie kolacje, dwa obiady w Wiktorii, śniadanie za miastem. Tyle pan zainwestował, jeśli nie wprost, może aluzja, a może się sama domyśli. Nie staraj się być wulgarna. Mnie to nie podnieca, a tobie wdzięku nie dodaje. Panowie w twoim wieku lubią dziwki albo lolitki, ale ja mam rozwiązanie. Moja ciotka wyjeżdża na 2 lata. Od jutra mam tam mieszkanie. No, nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Jakie? Dlaczego nie chcesz do mnie przyjechać? Masz tam w osiedlu znajomych. Co jest grane? Tam teraz mieszka pół Warszawy. Kiedy? Znaleźliśmy ją 15 minut temu. Gdzie? W windzie. Nikt jej tu nie zna. Mamy tego, co ją znalazł. Winda stała na 10 piętrze. Proszę na razie nie wchodzić. Ale ja tu mieszkam. Przeciw na 10 piętrze zabezpieczony? Myśli pan, że ona sama tam pojechała? Nie, myślę, że im tam ktoś wysłał. Cześć. To są windy z automatycznym sterowaniem. Nacisnął guzik, wysiadł. Winda poszła. Co lekarz? Powiedział, że na pierwszy rzut oka to uduszenie.
wypisał akt zgonu i pojechał. Zaraz ją zabiorę. Gratuluję. Dziewczyny na osiedlu mogą na pana liczyć. A pański protegowany pijaczek jest dziś pewnie na kacu. Ja mogę pani oczywiście nie całować w rękę na powitanie, ale może przynajmniej będziemy sobie mówili dobry wieczór, co? Myślałam, żeśmy się dziś już widzieli. Przepraszam. Proszę bardzo. Może mi pan powie, co z tym Rudzielcem? Pojechali sprawdzić. A pani się nadal upiera przy tym, że on był zamieszany w to poprzednie morderstwo? Prokuratura się nigdy przy niczym nie upiera. A że był zamieszany w to morderstwo, chyba jasne koszuli. Fantastyczny pomysł. Morderca spaceruje po osiedlu z koszulą własnej ofiary w teczce. Ciekawa dedukcja. Proszę rozpocząć czynności rutynowe, dobrze? A czy wówczas sprawdził pan w szpitalach, czy nie ma pacjenta z raną kłutą? A wie pani, że nawet pani do twarzy z tym nadzorem prokuratorskim? Sprawdziłem. Jestem tu służbowo i pańskie tanie komplementy mnie nie interesują. To dla pana. Dziękuję. Gratuluję, punkt dla pani. Rudzielca nie ma w domu. Jest druga. Kim była zamordowana? Nie wiem. Macie jej dowód? Dziękuję. Co? Co takiego interesującego? Ona była zatrudniona w zakładach dyrektora Skutnickiego. Jeśli prokuratura może mieć swoje zdanie, to radziłabym się zastanowić nad prewencją. Osiedle chyba wymaga specjalnego zabezpieczenia. Co? Na tym kończymy jubileuszowy pokaz modeli zakładów Elbaf. Wszystkie projekty pani Zofii Niedzielskiej. No, dwa były zaprojektowane przez moją poprzedniczkę, panią Kałacką. I z racji jubileuszu chciałabym i o niej powiedzieć... Myślę, że dla telewidzów nie prawa autorskie projektantów są istotne. Chcę zapewnić nasze klientki, że ceny nie będą butikowe, a odzież już od jutra znajdzie się w sklepach. No, moje doświadczenie reporterskie każe mi nie wierzyć. No to zakład. O co? O dużą welbę. Nawet z kolacją. Na tym, proszę państwa, kończymy nasz program. Dziękujemy bardzo za uwagę. Znowu osiedle. Kiedy? Meldunek był przed chwilą. Masz dyżur? Tak, wzięłam za Figlewskiego. Już schodzę, a co patrole? Pogadamy, na miejscu są obie zmiany. Obaj nie mogą mordować. To, że Rudzielec znalazł koszulę na podwórzu, gdzie mieszka Skotnicki, jeszcze nic nie znaczy. Ale to, że dwie pierwsze ofiary pracowały w zakładach Skotnickiego, to chyba coś znaczy. Po tym trzecim wypadku, kiedy ta ostatnia nie miała żadnego związku z zakładem, to i tak to przestaje cokolwiek znaczyć. Sławek, a co ty myślisz? Ja tam nie wierzę w zbrodnie bez przyczyny. A Śląsk? A Skorpion w Gdańsku? To, że nie rabuje znowu, może nic nie znaczyć, a może właśnie coś znaczyć. Dla mnie właśnie znaczy.
Strasznie to dużo tego znaczy, nie znaczy. Ja już się zgubiłem. No jak pamiętacie, Kolska, ta trzecia zamordowana, przeszła wtedy przez lasek i 100 metrów dalej powinna się natknąć na dwójkę z naszej obstawy. Ci z kolei twierdzili, że usłyszeli w tym samym czasie krzyk, ale z zupełnie drugiej strony, kobiecy krzyk, pobiegli w tamtym kierunku i nie spotkali nikogo. Wrócili na poprzednią trasę, chwilę potem znaleźli trupa. Przypuszczasz, że ktoś umyślnie odwiódł wywiadowców z obstawy od miejsca zbrodni? Ale w takim razie napastnik musiałby mieć wspólnika. Kobietę? Wątpię. Ja też. Mógł to zresztą być przypadek. Jakaś kobieta krzyknęła z zupełnie innego powodu. Wywiadowcy wprawdzie zareagowali prawidłowo, ale nieskutecznie. Zastanawia mnie tylko jedno w tej całej sprawie. Gdzie właściwie ten napastnik się ukrył? No, to stosunkowo mały teren, przechodnie, patrole. Ktoś musiałby to widzieć. Chyba, że... Ja też już o tym samym myślałem. O czym panowie mówicie? Że to ktoś od nas? Bzdura, wampir w milicji. A co? Pan myśli, że w tej robocie nie można zostać zajoba? Z tego wszystkiego wynika, że musimy się liczyć z tym, że mamy do czynienia z psychopatą. A ty co tak studiujesz te zdjęcia? Jest jeszcze coś, co by potwierdzało to, co pan major mówi. Hmm. One wszystkie są do siebie trochę podobne. Zadzwoń do mnie. Dzień dobry. Dobrze, zadzwonię. Ale na pewno zadzwoń do mnie. No mówię, że zadzwonię, dobrze? No, wszyscy tak mówią, a potem nie dzwonią. A ja tak długo czekam na ten telefon. Długo czekam na ten telefon. To Karzyski. Pan na mnie czeka. Dzień dobry, panie profesorze. Tak, porucznik Borewicz. Moja córka. Monika Tokarzewska. Bardzo mi miło, Borewicz. Pan w charakterze pacjenta, czy służbowo? Nie, myślę, że na razie służbowo. Niech pan nie będzie taki tego zbyt pewny. Bądź za pół godziny. Dobrze. Nie ma człowieka, który byłby całkowicie zdrowy psychicznie, a tym bardziej detektywa. Proszę za mną, proszę. Na swój sposób to każdy człowiek myślący, to powinien sobie w pewnym momencie palnąć w głowę. Życie ma wtedy tylko sens, kiedy się o nim nie myśli. A ci tutaj, jak pan widzi, są na swój sposób szczęśliwi. Co pana do mnie sprowadza? Na jednym z warszawskich osiedli giną od pewnego czasu młode dziewczyny, mordowane w jednakowy sposób. Bez rabunku, bez gwałtów. Także no, szukam motywów i jak dotąd nie umiem ich znaleźć. A czy muszą być koniecznie motywy? Córka moja, proszę pokazać panu później oddział, na którym leczymy albo obserwujemy parę osób, które bez żadnych motywów zabijały ludzi. O motywem naczelnym, bezpośrednim, który wy tak traktujecie po prostacku, to jest albo zawiść, albo pieniądze. No jest jeszcze przecież miłość, zazdrość, są kompleksy. I to wszystko, co składa się na ludzką psychikę, której i tak nigdy do końca nie poznamy. Niech pan szuka w przeszłości. O, jeżeli ludziom odbieramy ich przeszłość, nie dając w zamian nic, to oni żyją tą przeszłością. Najczęściej tak jest z kobietami, z mężczyznami rzadziej. Niech pan czyta stare gazety. Niech pan ogląda stare fotografie. Proszę to zaraz wysłać. Tak, pani doktor. Pokaż panu oddział trzeci. Córka tutaj też jest lekarzem. Obciążenie dziedziczne. Do widzenia. Rozumiem. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Do widzenia. Nie jestem pewna, czy pan nie jest za delikatny na takie widoki. Spróbuję. My jesteśmy wytrzymali. W to nie wątpię. Thank you.
Czy uważa pan, że człowiek, który gwałci kilkuletnie dziecko, bo tylko tak może rozładować męczące go napięcie erotyczne, to człowiek normalny? On wie, co robi, tak, oczywiście, ma rozeznanie. Ale to człowiek chory, łomny, nieszczęśliwy. Przecież tak normalny człowiek by się nie zachował, prawda? Wieszanie go z całym okrucieństwem ceremoniału jest zbrodnią. Bo przecież nie można go karać tak, jak karze się zbrodniarza, który dla zdobycia pieniędzy z pełną premedytacją morduje starą kobietę. Tak. Czyli co, opuszczać wolno? Nie, likwidować biologicznie. Bez okrucieństwa wykonywania kary śmierci. Przedawkowanie narkozy chociażby. Eutanazja? Tak, społeczna. Może. Chociaż... Wie pani, ja myślę, że profesor ma rację, mówiąc o tym, że granice tego są nieuchwytne. Dobra. A pani też podobnie jak ojciec uważa, że jedynie ludzie psychicznie chorzy mogą być szczęśliwi? Tu się z ojcem nie zgadzam. Ma pan nasz telefon? Czasami warto spróbować. Do widzenia. 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 Jak na męską kuchnię, czysto tu u pana. Dziękuję, robię co mogę. Z mlekiem? Nie, i bez cukru. Tak myślałem. Czy mogę mieć jedną uwagę? Byle nie za mądrą, bo może to cię wyczerpać. Średnio. Po prostu cieszę się, że nie kazałaś mi wcześniej chodzić do filharmonii albo na wernisaże. Czy ja też mogę mieć uwagę? No. Czy ty dotychczas zadawałeś się wyłącznie z idiotkami, które przed pójściem do łóżka muszą się najpierw intelektualnie wyspowiadać? Rozumiem. Ten temat mamy z głowy. Nie nadużę do ludzi, którzy uważają, że każdy milicjant to ćwierć inteligent. Ale mimo to czasem mnie zaskakujesz. Kiedy cię zobaczę? Nie wiem. Może nigdy. Nie planuj takich spraw, bo skończysz tragicznie, czyli małżeństwem. Oczywiście nie ze mną. Mówiono ci, że kilkakrotnie dzwoniłem? Mówiono. No a w takim razie dlaczego ty nigdy nie zadzwoniłaś? Ja mogę iść z facetem na pierwszej kawie do łóżka, jeśli mam na to ochotę. Ale wydzwaniać do niego nie będę, szanowny policjancie. Nie można cię włożyć w żadnej szufladki. Kobieto wyzwolona. Przepraszam. Słucham. Cześć. Kiedy? Szłam szybko. Bałam się. Jak zresztą każdy w tym osiedlu. Mieszkam tu niedaleko, w małym domku. Usłyszałam krzyk. Zaczęłam uciekać. Wtedy zobaczyłam radiowóz i zatrzymałam się. Zobaczyłam wtedy mężczyznę. Między drzewami biegł. Ona już tu leżała. Potrafiłaby go mnie jakoś opisać? Nie bardzo. Było ciemno. Zdaje się, że był w czarnym płaszczu, w kapeluszu, przepasanym paskiem. Błagam pana, pan bierzcie mnie do domu, ja się boję. Dobrze, dziękujemy pani bardzo. Jutro zgłosi się pani na komisariat i podpisze pani zeznania. Bardzo nam pani pomogło. Odwieźcie panią do domu. Jak się pani nazywa? Płacka. Dziękuję. A nikogo więcej pani tu nie widziała? Nie, tylko tego mężczyznę. Stary był, młody jaki? Było ciemno. Uciekał. Wydaje mi się, że nie taki młody. Dziękuję bardzo. Pani pozwoli ze mną. No chodź. Usłyszeliśmy krzyk. Wezwałem drugi radiowóz chodzący po tamtej stronie osiedla i fru, na sygnale zaraz żeśmy ją znaleźli. Ta kobieta wskazała nam miejsce. Musiała być blisko. Nieźle ją trafiło. Ledwo mogła mówić. No? Co no? Szukaj w przeszłości. Czytaj stare gazety, oglądaj stare fotografie. Słucham? Tak by tu wszystko.
Rozumiem, tak. Dziękuję. Tak? Panie dyrektorze, minister wróci po 13. Sekretarka będzie łączyć. Tutaj? Tak. Aha, jeszcze jedno. Niech pani zamówi gdzieś stolik w jakiejś restauracji z występami datych Węgrów. O której są mówieni u ministra? Na 15. No to na 8. Dobrze. Dziękuję. Dzień dobry. Słucham pana. Ja do dyrektora Skotnickiego. W jakiej sprawie? Osobistej. Pana nazwisko? Powiedziałem pani, że w sprawie osobistej wystarczy... Proszę pana, proszę chwilę zaczekać. Nie mam zwyczaju rozmawiać z ludźmi, którzy wchodzą tu nieproszeni. Może pan za chwilę zmieni zwyczaje. O co chodzi? Mam do pana dyrektora malutką, skromiutką prośbę. Chodzi o to, aby pan dyrektor nie odkładał słuchawki, kiedy porządni ludzie dzwonią do pana w poważnych sprawach. Po co mam rozmawiać z żoną albo z milicją? No co? Rozumiemy się? Słucham, panie dyrektorze. Proszę do mnie szefa Straży Przemysłowej. Niech pan odwoła to polecenie. Tak się nieszczęśliwie składa, że mieszkam na osiedlu. Swoją drogą gratuluję trzy panienki, żadnego śladu. Pan musi być znakomitym fachowcem i to nie tylko w branży tekstylnej. Wąd stąd. Jeszcze parę informacji, zaraz wyjdę. Ja w sprawie Kolskiej. Nie znam żadnej Kolskiej. Redaktor Kolskiej z telewizji pan nie znał? A ta modelka Szumska? Też jej pan nie znał? Widzi pan, tak się składa, że mam dużo czasu, mało pracuję. A i od ludzi można się dużo dowiedzieć. Co pan właściwie wie? Ludzie lubią patrzeć, co dyrektorzy robią. Lata ma pan swoje i taki na te dupy pazerne. Jeżeli pan nie pamięta, to ja mam tu wszystko zanotowane. Co, gdzie, kiedy, z którą. Może się przydać pańskiej żonie. Tylko kiedy pan za miasto wyjeżdżał, no to już wtedy niestety nie mogłem. A tej Barcz też pan nie pamięta? Nie, nie, już dziękuję. Proszę przeprosić komendanta. No to chciałem tylko dodać, że mnie nie interesuje, co pan z tymi paninkami robi i dalej nie będzie mnie to interesowało, jeżeli do niedzieli do 20 dostanę 300 tysięcy złotych. To chyba nie jest wygórowana suma, 100 tysięcy na głowę. Potrzebuję na wyjazd, może być w dolarach. Wynoś się! No to jak? Który z nas pierwszy zawiadamia milicję? Ja nazywam się Woźniak. Mieszkam w tym samym bloku, co Szumska. To pan się boi, nie ja. Niech pan stąd natychmiast wyjdzie. Właśnie to robię. Do widzenia, panie dyrektorze. Przyjdę za dwa dni. Ewa rozmawiała z kelnerkami w restauracji na osiedlu, gdzie mieszkała Barcz, ta pierwsza zamordowana. No i rozpoznały zdjęcie Skotnickiego. Srebrny polonez, duża różnica wieku. Bywał tam z nią. Natomiast ostatnia zamordowana, znała ją jedna z tych kelnerek, też mieszkała na osiedlu, ale zawsze była, jak mówi tam ta dziewczyna, otoczona zgrają młodych flejtuków, tak się wyraziła. No i tu z kolei żadnych kontaktów ze Skotnickim. I druga sprawa. Grupa krwi na tej koszuli zgadza się z grupą krwi Skotnickiego. Macie grupę Skotnickiego? Tak, z przychodni przy zakładowej. On wie o tym? Nie, to pan nie docenia Ewy. Z tym, że to, że jest to ta sama grupa krwi, nie oznacza jeszcze, że to jest krew Skotnickiego. Tak. To go tylko nie eliminuje. Można? Siadaj. Mimo jest potrzebny następny trup. A ja cię przed chwilą chwaliłem. Niech ci to wejdzie w krew. No dobra, dobra. Do rzeczy. Ten rysopis podany przez jedynego świadka, kobietę, tę Kałacką, która wtedy była w pobliżu, zgadza się z rysopisem Skotnickiego. Aż za jak na noc. Tak właśnie chodzi ubrany. No dobrze, powiedzmy, że go zamknę, no. Będzie parę telefonów w stylu, wiecie, rozumiecie. Być może to zbyt pochopna decyzja, to nasz zasłużony towarzysz. Przytrzymamy. Ale co dalej? Pozostaje problem, co właściwie ma wspólnego koszula znaleziona u Rudzielca z zabójstwami na osiedlu. Nawet jeśli zakładamy, że Skotnicki jest mordercą i że któraś z napadniętych kobiet
broniła się, skaleczyła go czymś przy okazji jakiejś tam szarpaczki. No to z kolei dlaczego Skotnicki taką właśnie koszulę wyrzucił na podwórze domu, w którym mieszka? Myślę, że taki facet by tego nie zrobił, nie? To mnie tak dziwi. Ale co w końcu proponujesz? Jednak prosiłbym o zgodę na obserwację Skotnickiego, o utrzymanie obstawy osiedla i zainstalowanie podsłuchu rozmów telefonicznych. Na pewno chcesz, żebym ja dzwonił do prokuratury w sprawie tego podsłuchu? Tak, przyznam, że rozmowy z panią prokuratorą Dakowską źle wnoszę. Pan porucznik nie zauważa wdzięków, panie prokurator. A pani prokurator dostrzega jakieś wdzięki tego łajdaka? No to mi wygląda. Za chwilę wystąpi przed państwem w tańcu erotycznym Lili. Igen, Varsóban teljesen kihal az éjszakai élet. Pán Fati pitaše, či u vás je si po jedna z tých tisíc? Ješli on rozvolon zemby, co bende vtedy v Varšavi zamže žiče nocne. Už chyba povolí bende, mi sa řekne. Tak. Proszę mi wybaczyć, spieszę się. Do widzenia, pan. Do widzenia. Są tam też obudowaśnie. Do widzenia. Z Józefa tu Elnie zjeść, Elnie zjeść. Już głową kolego, no. Zasugeruj mu, że są to zdjęcia notowanych złodziejek polujących po knajpach na gości. Zapytaj, czy nie było ich wczoraj w Wiktorii. No, jak powie, że nie było? Co on powie, to ja przypuszczam. Mnie interesuje, jak on się zachowa. Nie wiem, jakiś mężczyzna wciągnął mnie do bramy, potem straciłem przytomność. Wciągnął pana, mówi pan? Tak. Czy może któraś z tych kobiet była tego wieczoru w restauracji? Nie znam żadnej. To był zwykły napad rabunkowy. Zdaje się, że zegarka pan nie stracił. Kłamie. Tylko dlaczego? Prawda polega często na przemyśleniu kilku kłamstw, ktoś powiedział. Może byś jednak wyszła za mąż, jak się baba bierze za filozofię. To polityka. Ale jeśli mordował, to jest oczywiste, że powie nie. Ty w to nie wierzysz. Dwie znał na pewno. Dlaczego zaprzeczę? Dochodzę do wniosku, że jestem głupi. Lepiej później niż wcale.
powiedział stary Żyd, spóźniając się na pociąg. Co cię naszło? Jestem w nastroju refleksyjnym. Rzeczywiście powinnaś wyjść za mąż. Małe, jasne blondynki. Podejrzewam, że wiem, o czym myślisz. Lubię dojrzałych mężczyzn, dobrze ubranych. A ryzyko mam wliczone w etat. Ryzyko masz wliczone, ale tu... Naprawdę może chodzić o twoje życie. To pani jest tą nową maszynistką? Tak. Nazywam się Ewa Kos. Zresztą niepotrzebnie pytam. Dzwonili z kadr, bardzo panią zachwalali. Ale dopiero na końcu powiedzieli, że jest pani ładną dziewczyną. Jeszcze chwileczkę, już kończę. Dlaczego mi się pani tak przygląda? Zawsze myślałam, że każdy dyrektor musi być gruby, łysy i mieć źle skrojoną marynarkę. A pani przedtem pracowała w GS-ie? Nie. A pan dyrektor gdzie przedtem pracował? Wydaje mi się, że całe życie tu pracuję i że już jestem bardzo stary. Mnie się wydaje, że pan dyrektor jest w sam raz. Na kiedy mam to przepisać? Na jutro albo... Może wolałbym to pani podyktować. Ma pani czas po południu? Tak. Oczywiście, panie dyrektorze. To pani jest ta nowa? Tak. Macie fajnego dyrektora. Już się pani zdążyła zorientować. Takie rzeczy kobieta czuje od razu. Dyrektor jest żonaty. Nie on pierwszy, nie ostatni. Nie rozumiem. Nie musi pan. Słucham, sekretariat? Tak? Pan Kałacki? Tak jest. Siostra do pana. Halo? Nie, Sławeczku, ja po prostu nigdy nie powtarzam. Raz to w życiu zrobiłam, a potem przez 2 lata byłam mężatką. Rok nie wyrok, 2 lata jak dla brata, tak mówią moi podopieczni. Tak, ale to o 2 lata opóźniły mój doktorat. Także wykręć dziś jakiś inny numer z kalendarzyka, a ja wracam do pacjentów. Cześć. Słucham. Monika Tokarzewska. Dzień dobry pani. Zadzwoniłam, żeby sprawdzić, czy będziesz telefonował, ponieważ nie, więc przyjdę. Ale jeden warunek. Więcej nie będziesz dzwonił. Nie. Co nie? Zgadzasz się? Nie, nie przyjmuję warunku, będę dzwonił. To nie chcesz, żebym przyjechała? Ach, to chcę. Słuchaj, jeżeli za godzinę cię tu u mnie nie będzie, to jak Boga kocham, biorę telefon, wykręcam numer do twojego ojca, oświadczam się, mówię, że jesteś w ciąży i cześć, jesteś załatwiona, no. Aha, więc jednak jesteś drań. Cześć, dobry wieczór. Przepraszam. Dobry wieczór. Poznajmy pan? Jestem tu obok, u znajomych na bridge'u. Monika dzwoniła i prosiła, żebym wpadł do pana, że ma pan do mnie jakąś niecierpiącą zwłoki sprawę.
Ja? Nie. Znaczy, tak. Nie pan jakby to powiedzieć, bo ja, znaczy... A mówiłem, że nie ma ludzi całkowicie zdrowych psychicznie. No i się pan goli. Dobranoc. Dobranoc. Proszę sobie nie kpić ze starszego pana. Sprawy wieku już przerabialiśmy. Interesuje mnie tylko jedno. Pracuję dopiero 2 tygodnie, a już zostałam zaproszona na kolację. Czy pan się zawsze tak śpieszy? Zawsze, jeżeli mi na czymś zależy. Nie zamierzam uciekać. Pani Ewo, pani jest bardzo młoda. To już też przerabialiśmy. Tak, ale... Ale pan jest żonaty. Jestem. Nie zamierzałem tego ukrywać, ani nie mówić, że żona mnie nie rozumie, że czuję się samotny i że niebo spadnie mi na głowę, kiedy powiesz w łóżku tak, chociaż nie jest wykluczone. Pańskie małżeństwo absolutnie mnie przeszkadza. Aż tak młoda, to ja już nie jestem. A tłumaczeń nie lubię. Ile pani ma właściwie lat? Na tyle dużo, żeby się pan mnie nie wstydził. I na tyle mało, żeby czuł się pan przy mnie wspaniale. Dlaczego większość mężczyzn, którzy chcą się przespać z dziewczyną, ukrywają, że są żonaci? Przeciwnie, powinni to powiedzieć od razu. Istnieje szansa, że coś wiedzą o kobiecie, że będą dyskretni. Zaleta, nie wada. Ma pan ładne koszule. Szyje pan, czy kupuje za granicą? Chodź, zatańczymy. Do dziś przesłuchano ponad 1300 osób. Zbadano wszystkich zwolnionych ze szpitali psychiatrycznych przez ostatnie 2 lata, włączając w to także pacjentów przychodni. Skontrolowano cały teren pod kątem widzenia jakichś kryjówek, gdzie morderca mógłby się skryć albo przed, albo po napadzie. Obserwowano każdego, choćby najlżej podejrzanego mieszkańca osiedla. I? No i nadal stoję jak koń w piachu, niestety. W związku z tym, a o nastrojach na osiedlu i o tym, co się tam o nas mówi, już nawet nie chcę wspominać, podjęliśmy 2 eksperymenty. Od kilku dni spacerują po osiedlu 2 dziewczyny od nas, a dzisiaj wchodzi także do dyżurów Ewa. Poza tym od 3 tygodni Ewa jest ostro podrywana przez podejrzanego i jak dotąd trzyma się dzielnie. Skąd wiesz? A szczerze mówiąc, panie majorze, to już coraz słabiej. Już dawno nie miałam tak znakomitego szefa. Potrafi człowieka uszanować, nie dzwoni po nocach. I wie, po co są w mieście luksusowe restauracje. Aha, jeśli już jesteśmy pilnowani, to do eleganckiego lokalu dawaj jakichś obytych chłopaków. Bo ta ofiara, która była z nami w Wiktorii, to pożal się Boże, co to za agent numer 1. Byle ten Skotnicki nie okazał się zbyt wspaniały. Radzę pamiętać, jakie ciąży na nim podejrzenie. W ramach obowiązków służbowych mogę z nim nawet trochę powampirzyć. Ty chyba jakoś pierdolca dostałaś na punkcie tego Skotnickiego, co? Poruczniku Borewicz. No przepraszam, panie majorze, ale ona chyba całkiem oszalała. Od 3 dni nie daje znaku życia, 2 razy była z nim na kolacji, 3 razy na dancingu. Ja w ogóle zaczynam się czuć obrzydliwie. Że go oszukuję. Dzisiaj jestem umówiona ze Skotnickim na osiedlu, w restauracji. Nie chciał, wzbraniał się, ale się zgodził. Cały teren będzie obstawiony. Poza tym każda z dziewcząt idąca na prowokację spryskiwana Ari 23L, ten stosowany ostatnio, zostawia ślady niezmywalne nawet do 3 dni. Przecież na tamtych dziewczynach sprawa mogła się skończyć. Morderca mógł wyjechać, mógł zmienić teren. Ile czasu upłynęło od ostatniego napadu? 8 tygodni. Mógł załatwić porachunki i odezwie się za jakieś 2 lata. Jeśli jest zboczeńcem, może to zrobić równie dobrze na urlopie, na delegacji. I to sprawdziłem. Co? Wszystkich, którzy w dniu zabójstwa byli na delegacji w Warszawie. Mógł nie nocować. No to muszę czekać. Nowoczesne metody śledztwa. Uderz mego brata jeszcze raz. A ty chodź przytomnie i życzę ci, żeby to nie był Skotnicki. A jeśli to on, może i lepiej. Thank you.
07, zgłoś się odbiór. Ja 07, zgłaszam się odbiór. Nie ma go, nie wiem co mam robić, odbiór. A o której ostatni raz z nim rozmawiałaś? O 4. Robiłam aluzję, że może po kolacji zabiorę go do siebie, odbiór. O. Sławek, jesteś tam? Tak. Uważaj, Ewka. Wycofuję pozostałe dziewczyny. Obstawa widzicie tylko momentami z okien. Nie chcemy spaprać. Także zdana jesteś na siebie. Powtarzam, masz prawo użycia broni bez ostrzeżenia. Jestem cały czas na nasłuchu. Melduj się co 10 minut, odbiór. Tak, wykonuję bez odbioru. Centrala, OK 12, sprawdź. Przy ruchomych schodach na trasie WZ stoi facet i bierze po 2 zł za przejazd. Po wykonaniu zamelduj, bez odbioru. OK 12, udaje się. 07, zgłoś się, odbiór. Ja 07, zgłaszam się, odbiór. 07, nie meldowałeś pozycji wyznaczonej. Przepraszam, melduję, jesteśmy na miejscu. Siedzisz całą noc? Nie, nie, tylko do 12. Olszańska dziś chodzi? Tak, a tamte dwie zameldowały ci już powrót z osiedla? Tak, bez odbioru. Smacznego. Ja osiedle do 07. 07, zgłaszam się, odbiór. Na razie spokój. Nasi chyba w porządku, żadnego nie widać. Przechodzę w stronę starych baraków. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór? Dobrze cię zrozumiałem, bez odbioru. Osiedle dwójka, słyszeliście naszą rozmowę? Tak, brak kontaktu wzrokowego, bez odbioru. Zero 07, osiedle, zgłoś się. Zgłaszam się, odbiór. No to koniec na dziś. Podjadę po ciebie na pętlę, odbiór. Mogę być obserwowana, wrócę autobusem. Bez odbioru, do jutra, cześć. Dobra, jak chcesz, do jutra. Zadzwoń pod numer 41 20 93 do domu do dyrektora Skotnickiego i sprawdź, czy go nie ma w domu. Jeżeli będzie, to po prostu się wyłącz. Zrozumiałam, wykonuję.
Dobry wieczór. Czy mogę mówić z dyrektorem Skotnickim? Nie ma go w domu. A poza tym, jak się dzwoni do cudzych mężów, to lepiej do biura i nie o północy. Przepraszam. 07. Zgłaszam się. Nie ma go. Zostałam obsobaczona. Mam u ciebie kawę. Bez odbioru. A 07, wywołaj mi natychmiast Olszańską. Zrozumiałam. Pewnie się już wyłączyła. Ja, centrala, osiedle, zgłoś się. Ja, centrala, osiedle, zgłoś się. No to dzwoń do niej do domu. Twarde dechy i brak sznurowadeł szybko mu rozwiązał język. Podtrzymuję moją opinię, że trzeba zamknąć Skotnickiego. Nie ma jej w domu. Odbiór. Jak się to stanie Ruszańskiej, to pan będzie za to odpowiedzialny. Niech pan przestanie pieprzyć. Wykręcaj ten numer co parę minut i wywołaj mi wszystkie radiowozy w rejonie osiedla. Wykonuję. Bez odbioru. Co pan znowu wymyślił? Ruszaj się, milicja. Kuj go. A panowie, dajcie coś powiedzieć. Pogotowie. Żyje? Tak, jeszcze żyje. Podłużaj to pod głowę i ostrożnie, nie ruszaj. Ale panowie, pozwólcie coś powiedzieć. Dobra, dość już pan naopowiadał. Panowie, trochę delikatnie. Niech się pan cieszy, że pan przy okazji w mordę nie dostał. Siadaj. Pan mnie zna? Za dobrze. No słucham pana. Umówiłem się z tą dziewczyną na 8:00. To nasza maszynistka, pani Ewa Kos. A księżna Nuszańska. Z kim? No nieważne, dalej. Zostałem nagle wezwany do ministra. Nie mogę odwołać spotkania. Przyjechałem tutaj, znalazłem ją leżącą na ziemi. To nie ja. Nie, no skąd? Ani jej pan nie zna, ani Kolskiej pan nie znał, ani Szumskiej pan nie znał. Marsz pan nie znał, nikogo pan nie znał. Pilnuj go. Przychowaj mi to. Zabierz Kośnickiego, ja pojadę ze mną. Proszę odejść. Tak. Cześć, Borewicz. Najpierw zanotuj nazwiska. Są wszyscy. Wchodzić? Proszę państwa, tutaj pod ścianę wszystkich. Proszę bardzo. W prawo. Godzina 4:15. Miejsce konfrontacji, Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych. Po spisaniu personaliów, badanie podejrzanych na ślady preparatu ARI-23L. Proszę. Jak w
Nie wie, panie poruczniku. Pokaż ręce. Ręce. Ja też ręce? Pan nie zmieniał tego ubrania od wczoraj? Nie. A co? No, mówiłem od początku. Jedziemy dalej. Po co? Jeszcze panu mało? Jeszcze panią poprosimy. Światło. Jest pani zatrzymana do dyspozycji prokuratora pod zarzutem usiłowania zabójstwa Ewy Olszańskiej dziś w nocy oraz dokonania 4 zabójstw. Powiedz. No powiedz im wszystko. Ja nigdy nie przestanę cię kochać. Nigdy, nigdy, nigdy. Ja tak nienawidzę tych roześmianych, jasnowłosych. Tak nienawidzę blondynek. Nienawidzę. Nienawidzę! Czy pani znała zamordowane? Nie. A raz już ją miałeś w rękach. Tak. Teraz se cholera zdaje sprawę, że ona zbyt dokładnie mi wtedy opisała tego Skotnickiego. Znali się od lat, ona była projektantką u niego w zakładach. Po latach Skotnicki odnowił stary romans, ale na krótko. A ona oszalała z miłości, zagroziła, że w razie zerwania go zabije. I rzeczywiście przy jakiejś okazji rzuciła w niego takimi ogromnymi krawieckimi nożycami, raniąc go. Notabene już wstępne badania psychiatryczne wykazały u niej poważne odchylenia od normy. Ona kiedyś przeszła ciężki wypadek kolejowy. Psychopatka. Tylko dwie pierwsze były związane ze Skotnickim. Następne mordowała, bo były podobne do tamtych. Także Skotnicki był ranny, to była jego koszula. Wyrzucił ją na śmietnik. Panu się do tego nie przyznał. Oczywiście w jakimś sensie on jest winny, ale myślę jedynie w kategoriach moralnych. Ale za złożenie fałszywych zeznań powinno się go ścigać. To już niech pan podpowie.